Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną serię Zagrajmy w Gex 3 Deep Cover Gecko. Jest to trzecia i zarazem ostatnia gra z tego maratonu Gexa. I szczerze powiedziawszy, to jest gra, której najbardziej się obawiałem i nadal obawiam. Ponieważ ostatni raz grałem w tę grę w 2017 roku, kiedy robiłem streamy z Gexa trójki, jak pamiętacie, bądź też i nie. I to było właśnie w styczniu jakoś 2017 i pamiętam, że troszeczkę z gierką się męczyłem i były czasami momenty totalnej rezygnacji z mojej strony, ponieważ ta gierka ma... Problem z tą gierką jest taki, że ona ma niektóre poziomy zbyt długie i trochę mi się to nie podoba. Plus jest jeden poziom, który... Trochę, przynajmniej z tego co pamiętam, troszeczkę mi zrył psychikę. I to jest Mythology Network, ale jeszcze za ten poziom się nie zabieramy, dlatego że on jest dopiero w świecie numer 2, bo światów jest 3 w tej gierce. Nie liczę oczywiście głównego hubu, więc no można by tak powiedzieć, że będę musiał się zmierzyć z tym światem. I co jest trochę śmieszne, to, że wersja na Nintendo 64 w ogóle... No, jakby ma ten sam poziom, czyli ten cały Mythology Network, ale on w zupełności różni się od tego, co mamy na wersji PlayStation 1. Tak więc, no cóż, moi drodzy, ja to nagrywam 7 czerwca o godzinie 9:53 i zaczynamy sobie, można by powiedzieć, rozgrywkę. Myślę, że tutaj nie ma co zbytnio przedłużać. Oczywiście gierkę robimy również na 100%, tak jak to było w przypadku Gexa 1 i 2, tak więc bez zbędnego przedłużania robimy sobie nowego save'a i jadziem z dziadziem, jak to się mówi. Ciekawostki do Gexa 3 Deep Cover Gecko. Pierwotnie gra ta miała nazywać się Gex 3 Revenge of the Gecko. Gra pierwotnie miała zostać jeszcze wydana na PC, ale niestety z nieznanych przyczyn port PC-towy nie ujrzał światła dziennego. Wersja PAL portu na PS1 ma możliwość wyboru kilku języków, takich jak francuski, niemiecki i hiszpański. Co jest interesujące, gdyż w porcie na PS1, kiedy wybierzemy jeden z wyżej wymienionych języków, to na ekranie tytułowym logo Gex 3 zamiast pozostać niezmienne, to z tytułu Deep Cover Gecko zmienia się na przykład na Gex 3 Contre Dr. Res. Natomiast kiedy odpalilibyśmy europejski port na Nintendo 64 i zmienili język na francuski i na któryś z wyżej wymienionych, to logo pozostaje takie samo jak w oryginalnym języku. W magazynie PlayStation Official jeden z redaktorów przedstawił grę Gex 3 Deep Cover Gecko jako Gex 4. Co jest jeszcze interesujące, to, że twórcy faktycznie potwierdzili, iż Gex 4 miał się pojawić, ale koniec końców skończyło się tylko na gadaniu. Itemy, które zbieramy w grze w wersji na Nintendo 64, mają pogorszoną teksturę. Ogólnie cała wersja na Nintendo 64 jest o wiele gorsza graficznie, ale to wiadomo z jakich powodów. And that's how the mayor got his pants back. What's this? Ladies and gentlemen, I've just been handed some late breaking news. Special Agent Extra, head of the TV Terrorist Defense Unit, and star of many of my private dreams, is apparently missing! Judge Jerry Springer! Agent Extra was last seen wearing 8-inch pumps and a red bathing suit. Her current whereabouts are unknown. Gex. Gex! Agent Extra? You poor kidnapped minx. Hey, Tiger. Guess where I am? Trapped in the media dimension. Rez is back and he's kidnapped me to get to you. He's attacking your secret island cave. Hey,
Speaking of secrets, you want to see my... Gex, quit clowning around and get me out of here. This place is giving me the creeps. Just dial me in. You are now being so connected, Billy. Gex, listen up. Keep your watch on at all times so I can call you. Meanwhile, get me out of here. I need you. Yeah, you and every other beautiful government agent trapped in a TV set. I'm on my way. Schlemiel! Schlemazel! What's the number in corner of the ring? Hey! That tingles. Let's get ready for the ultimate gecko weapon, baby! Yeah! Ciekawostki do Mission Control. Wygląd tego hubu zupełnie różni się od tego, który został zaprezentowany w prototypie z 30 grudnia 1998 roku. W prototypie większość poziomów jest zablokowanych, w tym poziom treningowy. W prototypie z 8 lutego 1999 roku hub, o którym mowa, zawiera pewne różnice względem finalnej wersji. Na przykład w finalnej wersji obszar szkoleniowy zawiera odpowiednią ilość zadań, które trzeba wykonać w odpowiedniej kolejności. W wersji z 8 lutego ta kolejność jest zupełnie inna. Na końcu obszaru treningowego nie ma teleportera, który ciebie przeteleportuje. Każdy poziom ma do zebrania 3 piloty, jeśli chodzi o prototyp. W finalnej wersji musimy zebrać pilotów 4. W prototypie Mystery TV nazywa się Clue TV. Bonusowe poziomy nagradzają czerwonym pilotem w prototypie zamiast kodu, tak jak w finalnej wersji. Automaty są czerwone, a nie fioletowe. Zupełnie inna muzyka towarzyszy w prototypowej wersji Mission Control. Obecnie w tle podczas czytania ciekawostek leci muzyka, którą znamy dobrze z finalnej wersji. Natomiast w prototypowej leci muzyka z poziomu Super Hero Show, która brzmi następująco. No to cóż, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w Mission Control. Tak nazywa się ten hub, to nie jest żaden wymiar media ani nic, chociaż mógłbym zaryzykować i powiedzieć, że to jest trochę coś ala taki wymiar media, ale no tak to się właśnie prezentuje w tym momencie. No czuć zdecydowaną różnicę między Gexem 2 a 3 i mamy od razu pilot do zebrania, patrzcie w ogóle na to, zobaczcie. Tak, i od teraz jak zbieramy jakikolwiek itemek, oprócz oczywiście komarów, to jest taki śmieszny dźwięk w sumie, jak mogliście usłyszeć. No, ale w tym, kurde, Mission Control, to Gex ma tutaj ładną mini siłownię, ma tutaj takie centrum dowodzenia, jakieś automaty z piciem? No tak, tam w sumie picie jest, więc lol, śmiesznie, nie będę tego ukrywał. I teraz sobie, kurczę pieczone, wam pokażę mniej więcej, jak to wszystko ze sobą się prezentuje. To jest właśnie itemek, który będziemy w gierce zbierać. Tegeksowe łapki, generalnie mogę wam powiedzieć, że są takim specjalnym itemkiem, który również będziemy zbierać, skoro robimy 100%, ponieważ jeżeli będziemy zbierali tam bodajże 20 albo 25, to będziemy mieli powiększony pasek zdrowia, ponieważ jak pamiętacie, Gex ma te swoje 4 łapki i jak będziemy, jak zbierzemy pierwsze 20, to łapka Gexa, ta łapka zdrowia, będzie miała taką złote obramowanie. To będzie oznaczało, że Gex zamiast 4 ataki na siebie będzie mógł przyjąć 5 ataków.
A to są żetony z bonusem, ponieważ bonusy w tej gierce się troszeczkę inaczej odblokowuje. I przez to, że mam widescreena odpalonego, to główka Gexa, jakby licznik żyć, troszeczkę się zbugował, jak mogliście zobaczyć. Ajajaj, te kurde bugi na Duckstation. Bo tak, ja to nagrywam sobie z emulatora Duckstation, no nie? Co jest zabawne, to w Gexie dwójce nie było takich bugów, ale to taki malutki, maluteńki szczegół. I tutaj jakiś secret żeśmy odblokowali. A, mamy sekretny poziom, który możemy sobie w każdej chwili zrobić, ale sekretne i bonusowe poziomy będziemy robili na samiuteńkim końcu. Dobra, moi drodzy, to zanim zabierzemy się za pierwszy poziom, to warto byłoby zabrać się za trening, który mamy tutaj. I tam się udamy zatem. Do tego, do hangaru treningowego lub pomieszczenia. Welcome, sir. Please, come on in. Entering the training area should allow you to brush up on your skills. Ponieważ ten tutaj osobnik zwraca się do nas welcome son, co na polskie wiadomo oznacza witaj synu, to podejrzewam, że to jest ten ojciec, jakiś przyrodnik Gex albo coś, bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam jego imienia. No, ale on nam tutaj kazał wejść na tą platformę, byśmy odpalili sobie, znaczy żebyśmy weszli na tę platformę, by gęba Gexa się otworzyła, więc możemy przejść dalej. Udało nam się, pierwszy etap zaliczony treningu. Press the attack button to tailwhack those hideous dummies. Tak, i tutaj jest nam tłumaczone, że mamy zaatakować właśnie Kukuereza, żeby przejść dalej, no nie? To jest całkiem fajne, uważam, że takie pomieszczenia treningowe jak najbardziej na plus, ponieważ przy okazji możemy utrwalić sobie kontrolki i przypomnieć sobie to i owo. O, tu jeszcze z drugiej strony jest. Ha, ha, ha! Trzeba zbierać te łapki, ja chcę kurde mieć dodatkowy pasek zdrowia, moi drodzy. Okej, tutaj z tego co pamiętam będzie coś takiego, że musimy przeskoczyć, wiecie co, poczekajcie, poprawię kamerkę sobie. No tak jest chyba lepiej. Muszę teraz właśnie skoczyć na te trzy platformy, żeby one się tam podniosły do góry, prawda? Powtórz mi, ojcze. Sir, jump forwards onto the poor targets. Elegancko, moi drodzy, o to chodziło. Dobra, skoro jesteśmy już na samej górze, to kamery oczywiście odwrócić nie mogę. Szkoda, bo bym chciał zobaczyć, czy czasem tutaj czegoś nie pominąłem. Bo wiecie, ja nie chcę niczego pomijać. Ale z tego co... O, widzicie? Ha, ha, ha! I bym pominął, ale kamera nie chce tutaj ze mną współpracować, więc muszę na pałę to robić. I muszę sam się domyślać, o co chodzi. Ajajaj, Gexik, nie denerwuj mnie. No, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o w zasadzie Gexa, bo o kogo innego to może chodzić, to od siebie mogę tylko tyle powiedzieć, że słyszałem takie domysły, że niektórzy fani uważają Gexa trójkę za... Inni uważają za najlepszą część, inni uważają za tą trochę gorszą część. Ja osobiście nie jestem w stanie wam póki co wyrazić swojego zdania, bo tak jak już wspominałem, ja ostatni raz w Gexa trójkę grałem 5 lat temu, więc nie wiem, szczerze powiedziawszy, jakie będzie moje końcowe zdanie. Podejrzewam, że jednak nostalgia ze mną wygra i wybiorę Gexa dwójkę, no ale nie chcę tutaj jeszcze wam przedwcześnie dawać jakiegokolwiek werdyktu. Oczywiście muzyka, która nam towarzyszy w sekcji treningowej i ogólnie w tym całym hubie jest jak najbardziej spoko. Sam w ogóle poziom treningowy, sam w ogóle ten taki plac treningowy został bardzo fajnie zrobiony i duży szacun dla twórców, bo uważam, że niektórzy twórcy powinni coś takiego również w swoich grach zrobić, bo trochę tego brakuje. Bo czasami to gracz musi się sam domyślać i zapamiętać mniej więcej kontrolki z na przykład poprzedniej części danej serii. A ja bym jednak wolał, żeby właśnie takie obszary treningowe były w grach, bo to w pewien sposób utrwala kontrolki dla takiego gracza, który mógł oczywiście zapomnieć.
I dobra, polecimy sobie teraz dalej. Pamiętam w ogóle, jak tę grę stuprocentowałem sobie na PSP w 2016 roku i nigdy więcej. Granie w Gexa, a zwłaszcza w Gexa 3 na PSP, to jest katorga, moi drodzy. Okej, karate kick, mówisz? No, czyli musimy w taki oto sposób skakać, żeby tam następne platformy się nam odblokowały. Tylko zanim to zrobimy, ja sobie zejdę na dół, dlatego że tutaj mamy geksiową łapkę. Tylko jedną? Tylko jedna tutaj jest? Nie ma żadnej innej? No dobra, trudno. O Jezus Maria, ale creepy morda. Jezu! To jest gra dla dzieci, tak tylko chcę przypomnieć. A tutaj takie straszne mordy są? Nie no, twórcy, nie przesadzajmy. Ej! Ojoj. O, i pilocik, który na nas czeka. Elegancko. I w taki oto sposób obszar treningowy został zaliczony. Dwa pilociki już mamy zebrane, jeżeli chodzi o sam hub. I ogólnie, jeżeli chodzi o po prostu zbieranie pilocików. Więc teraz możemy już bez zbędnego przedłużania zabrać się za pierwszy poziom w gierce. A pierwszy poziom, moi drodzy, znajduje się tutaj. The Pole. I jak możecie zobaczyć chociażby po tych gibających się laseczkach i oczywiście laski, mam na myśli te laski truskawkowo-śmietankowe tutaj właśnie te, o! No to będzie to kanał, który będzie parodiował wszystkie filmy związane z Świętym Mikołajem lub ogólnie będzie parodiował Świętego Mikołaja i tutaj mamy ogólnie poziom bonusowy, ale my poziomy bonusowe, tak jak sekretne, będziemy robili na samym końcu gry jako taki bonusowy odcinek albo przed wielkim finałem, jeżeli chcemy sobie to nazwać. Tak więc to jest kanał, który będzie parodywał ogólnie święta Bożego Narodzenia i te inne sprawy. Tak więc wchodzimy tam! It's tail time. Oczywiście, że tak, wszyscy to tutaj znamy, wszyscy to znamy i lubimy. I kurczę pieczone, ta kamerka nie daje mi spokoju, kurde, no. Sieć normalnie. Okej, mamy tutaj standardowo trzy misyjki i bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy. Holiday Broadcasting. Ciekawostki do poziomu Holiday Broadcasting. W wersji na Game Boya Color poziom ten nazywa się Holiday TV. Między wersją PlayStation a Nintendo 64, poza różnicami graficznymi, to poziom nie ulega żadnym zmianom. Ej, powiem wam tak szczerze. Zaczynając ten poziom, to czuję takie ciepełko w serduszku. Naprawdę. Mega lubię bardzo ten poziom. Taki bardzo klimatyczny. Zresztą, tak jak było w przypadku Scream TV i ogólnie Gexa 1 na przykład, bo Scream TV to jest w nawiązaniu oczywiście do Gexa 2, to powiem wam tak. Jeśli chcecie bardzo taki klimatyczny poziom w Gexie 3 na przykład, jak są święta Bożego Narodzenia, to odpalcie sobie ten poziom. Dosłownie, jeden poziom sobie odpalcie i już będziecie, kurde, mieli klimat świąt bożonarodzeniowych, no nie? Bo tutaj wyczuć ten, kurcze pieczone, klimat. No dobra, może poza tym plakatem, ale... ale wiecie, o co chodzi. Ja bardzo szanuję zresztą Holiday Broadcasting. To jest mój ulubiony zresztą poziom z całego Gexa 3. Znaczy dobra, może nie z całego, bo są jeszcze inne ulubione moje poziomy. Ale powiedzmy, że jak zaczynam sobie Gexa 3, to z miłą chęcią wracam do tego poziomu. I moim zadaniem teraz, jeżeli chodzi o misje, które teraz robimy, to poza oczywiście zebraniem pilota, który jak mogliście zobaczyć zupełnie inaczej wygląda w odróżnieniu do Gexa 2, gdzie tam mieliśmy takie czerwone i srebrne piloty, to tutaj mamy już zupełnie inne, inaczej wyglądające piloty, jeżeli chodzi o design. Co osobiście ja uważam, że trochę nawet lepiej wygląda.
the inside of Santa's head after an egg. O, mamy łapkę, którą wypadałoby nawet zebrać. Uuu, tutaj, o kurde, uuu. Musiałem się, kurde, podrapać, a pierdolnąłem w popfiltr. 8 łapek żeśmy zebrali, ładnie. Z jednej łapki 8 łapek wypadło. No kurczę, ładnie. Co ja w ogóle chciałem powiedzieć? Aha, odnośnie tych pilocików. No to tak, no to w mojej opinii ten design o wiele lepiej wygląda niż design poprzedni. Tak szczerze. Ale to jest moje zdanie, nie musicie się z nim zgadzać. No. Czy coś chciałem jeszcze powiedzieć? Nie, chyba kurde wszystko, co chciałem powiedzieć na razie. Co nam chcesz powiedzieć, ojcze? Okej, dobra. Z tego co ja pamiętam, jak zbierzemy 50 komarów, to chyba będziemy mieli życie. Ale tutaj pewności nie mam, więc trzeba zobaczyć. Trzeba uzbierać najpierw 50. Czy będzie nam to dane? Chyba będzie. No tu normalnie będziemy mieli 50. Tylko muszę pierdyknąć w te pingwinki. Tak, dostaliśmy życie. Jezu, jak to dziwnie wygląda. Jezu, naprawdę to strasznie wygląda, ta kurde gęba Gexa i ta szóstka przed tą gębą zamiast... W sensie... No wiecie o co chodzi, kurde, widzieliście przed chwilą, kurcze. I coś co mnie zawsze bawiło, jeżeli chodzi o ten poziom, to te znaki, które się tak gibią, naprawdę, to jest takie śmieszne. Urocze trochę nawet, bym powiedział. Do tego kominu wejść nie możemy, a tutaj jest właśnie gag, że możemy do jednego z kominów wejść. Dokładnie, i do tego nawet możemy, bo tutaj się wyjątkowo nie dymi. Elegancko, będziemy mieli żyćko. No, siódme życie. Żeton z bonusikiem, mamy już ich 3 zebrane. Im więcej, tym lepiej, bo będziemy mogli więcej rund bonusowych odblokować. I czy tutaj coś mamy do zrobienia? Chyba nie, więc możemy zejść w dół. I tutaj mamy również statuetki do zniszczenia, ale to jest zupełnie inna misja. My póki co tą misją się nie interesujemy, bo my chcemy zrobić pełne 100% na razie. To jest moje takie 100% za pierwszym podejściem, by potem nie... No wiecie, by potem, kurczę, się nie denerwować i nie robić niepotrzebnego zamieszania. O. A tych w ogóle ziomków kojarzę z tego, z Kevina sam w Nowym Jorku, gdzie Kevin odwiedzał sklep tego, Duncana. I tam pamiętam, że oni stali chyba przed wejściem do sklepu. Takie, takie ciekawe nawiązanko. 70. I tak, będę robił właśnie coś takiego, że za pierwszym razem do każdego poziomu, jak będę wchodził, to będę od razu zbierał wszystko, ponieważ itemki w tej gierce się restartują. Na takiej zasadzie, że możesz zrobić raz takie, powiedzmy, przysłowiowe 100%, ponieważ potem itemki się tobie restartują, więc lepiej zrobić to od razu, niż żebym ja za każdym razem wchodził, robił inną misję i kurde siedział nie wiadomo ile w tych poziomach, bo za każdym razem, powiedzmy, bym zbierał jedno i to samo, no nie? Wiecie o co chodzi, przynajmniej tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem, bo jak źle to wytłumaczyłem, to troszeczkę będę zły na samego siebie, bo ja wolę wam w zrozumiały sposób wytłumaczyć. A wy jakie ogólnie macie wspomnienia z Gexem trójką, jak i z tym poziomem? Bo może nie, macie jakieś fajne wspomnienia? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw waszych spostrzeżeń. Ja to w ogóle nagrywam w dzień, kiedy dzisiaj wleci pierwszy odcinek z Gexa jedynki. Taka ciekawostka. Oh yeah! Kolejna łapka! Tu u góry chyba będzie jeszcze jedna, tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Tak, będzie, będzie. Uhuu! Jeżeli chodzi o jakieś moje wspomnienia z dzieciństwa z Gexem trójką, to szczerze powiedziawszy, ja nie pamiętam, czy ja w ogóle grałem w Gexa trójkę za dzieciaka. Chyba chwilę grałem co jedynie.
bo tak bardziej zacząłem grać, to wydaje mi się, że właśnie w tym 2016 roku na PSP, kiedy sobie właśnie tak gierczyłem sobie w Geksiora. I to chyba to jest jedyne, co ja pamiętam z tej sytuacji. Nic innego mi nie przychodzi teraz do głowy, tak szczerze powiedziawszy. Oj kurde, pigwinki nie miały mi nic ciekawego do zaoferowania, a szkoda. 93, czyli jeszcze 7 komarów nam brakuje. I będziemy mieli w ogóle pilot swoją drogą, bo pamiętam, że 50 komarów to było życie, a drugie 50, czyli razem 100, to jest pilot. Więc nawet dobrze, że robimy 100%. Bo oczywiście, gdybyśmy nie robili 100% w tej gierce, to też by się obyło oczywiście, bo piloty byśmy w inny sposób zdobyli. Ale jednak, przezorny zawsze ubezpieczony, jak to się mówi, no nie? Cztery bonusowe żetony. Teraz mnie w ogóle zastanawia jedno, czy skoro mam cztery bonusowe żetony, to czy to oznacza, że będę miał już cztery rundy bonusowe odblokowane, czy jak to właśnie wygląda? Szczerze zastanawia mnie to bardzo. Dobra, jeden przeciwnik został pokonany. Tu sprawdzamy sobie w razie co teren, bo czasami twórcy lubią sekreciki jakieś ukrywać tutaj po bokach. Na przykład, nie wiem, jakieś komary. Wtedy bym, nie wiem, nie mógł zdobyć pilota za 100 komarów. Ale póki co nie widzę czegoś takiego, więc możemy lecieć dalej z koksem. Wiem tylko, że właśnie tutaj będą te łapy, które wypadałoby zebrać. O, na przykład tak jak teraz. I oczywiście przeciwników tutaj trzasnąć. Bo ich chyba mamy 5 do unicestwienia, o ile pamięć mnie nie myli. A może mnie mylić, dlatego tutaj specjalnie tak podkreślam. Okej, 3 na razie. Tu na dole jest 4. I 5, czyli 5. Dobrze pamiętam. Jest i pilocik. Dobrze. I od razu 3 piloty? Kurde, ładnie. No to mamy pilocik ogarnięty jeden i teraz specjalnie lecę do góry, nie dlatego, żeby wam, nie wiem, zrobić na złość i chamsko przedłużyć odcinek, tylko mamy jeszcze jedno zadanie tutaj do zrobienia, żeby dostać dodatkową rzecz. Musimy przez te wszystkie bramki przejechać na tym snowboardzie. Proszę bardzo, bo mamy tutaj bonusowy żetonik, który na nas czeka. Szkoda, że nie możemy tutaj żadnych trików robić na tej desce snowboardowej, ale trudno się mówi. Dokładnie tak. 2 z 4 pilotów, 100 komarów zebranych, 5 bonusowych żetoników. Czego chcieć więcej? Nice work, Frosty. You're getting warmer. Not warm enough. When this is over, I say we perform a few experiments with Buddy. Good technique, but that hat does nothing for me. Now how about you focus that extreme sports tail of yours on getting me out of here? W ogóle dla mnie to jest abstrakcja, tak szczerze, że Agent Extra nie jest animowaną postacią, tylko no człowiekiem, no nie oszukujmy się, no ja byłem w ogóle pierwszy raz zdziwiony, kiedy coś takiego zobaczyłem, no nie? I to w ogóle wygląda tak nasz status gierki póki co, nie? Mamy 17 geksowych łapek, 7 żyć, 5 bonusowych żetonów i 4 piloty zebrane. Trzeba było pokazać, a czemu by nie? Okej, więc teraz tak, to zrobiliśmy. Tu mamy tak. Zrobiłbym chyba. Szczerze powiem. A, bo my zrobiliśmy nie pierwszą misję, tylko drugą misję. Okej, więc. Jak wygląda pierwsza misja? Znaczy druga misja?
Bo muszę, wiecie, pokazać wszystkie te pokazówki, żeby nie było przypału. Aha, no to tak by prezentacja poziomu wyglądała. Ale ja teraz zrobię zupełnie inną misję, bo ja zrobię teraz misję na pokonanie złego świętego Mikołaja. Jak złego? Jak złego świętego Mikołaja? Przecież święty Mikołaj jest dobry! Tak, oczywiście, jak najbardziej zgadzam się tutaj z wami, ale w tym poziomie mamy złego świętego Mikołaja, którego widzimy tutaj. I jedziemy z koksem. Dawaj, atakuj. Bym tylko ja nie oberwał. Dokładnie tak. Nie będę tego ukrywał, że czasami zdarzyło mi się zginąć na świętym Mikołaju, bo nie potrafię się odpowiednio ustawić, ale teraz elegancko się ustawiłem, więc... Już po nim. Już po frajerze, kurde, frajer padł. Bardzo dobrze. Nie będziesz mi tutaj dzieciaków straszył, kurczę, bo dzieciaki chcą prezenty od Mikołaja, a nie, kurde, żeby Mikołaj się nad nimi psychicznie znęcał, ty frajerze jeden. A teraz idźmy do góry. Bo musimy iść teraz tutaj. O, tak właśnie, w taki oto sposób musimy to zrobić. I mamy pilocik, który powinniśmy zebrać wcześniej. 5 na 100, znaczy 5 na 100, 15 na 100, tak więc tam utkaj maczane, gierko. Bo ja zebrałem 100, tylko że wy nie akceptujecie mojej stówy. a co tam się nam odblokowało? Let's get it on. Dobra, i teraz pokażę wam ostatnią pokazówkę, no bo już widzieliśmy tą i teraz tą trzeba pokazać. Zły bałwanek, tak. I pokazówka nam pokaże, że u góry jest ten zły, podły, święty Mikołaj. Ale my z nim nie będziemy się teraz cackać. Nie będziemy, ponieważ już i tak zebraliśmy pilocik za to, więc nie miałoby to najmniejszego sensu. Ale może zbiorę 50 komarów, żeby było dodatkowe życie, czemu by nie? Dzięki, jedz mi z ręki. Dobra. Teraz naszym zadaniem będzie zniszczenie tych wszystkich, tych takich lodowych, tych, o, statuetek. Znaczy nie statuetek, Boże. Nie chciałem tego robić, ale okej, dobra, przynajmniej mamy życie. 8. Będziemy musieli zniszczyć te takie właśnie góry lodowe tutaj, o, te takie, tutaj, o, właśnie. 2. Elegancko. Jeszcze musimy 3 zniszczyć takie. Albo, a raczej nadać im kształtu, o, tak to może się bardziej wyrażę. Tu już zrobione. Chyba tu na dole jeszcze było gdzieś, ale nie mam pewności 100%. Czy to będzie tutaj? Tutaj? Nie, tutaj nie będzie nic. Kurde! Tu nic nie było? W razie co lepiej zawsze się upewnić, no nie? Było tutaj w ogóle jakieś sekretne pomieszczonko, pamiętam. Tutaj chyba było. No, tutaj właśnie było. Secret area. Proszę bardzo, tutaj mamy żyćko przy okazji. 9. Elegancko. O, w sumie fajnie, że spadłem, ponieważ powinienem tutaj być. I nie zrobiłem jednej rzeczy, którą powinienem zrobić, a nie zrobiłem. A mianowicie... Myślę, że
12 żyć, bardzo prostych, ładnych, bardzo łatwych 12 żyć. Więc ten, którego żeśmy tutaj uratowali, ten mały dinozaurek, to był Rex, on się nazywa, czyli tam jakaś dalsza rodzina Gexa chyba. Bo jest jeszcze jedna postać, którą możemy uratować, ale nie pamiętam szczerze, gdzie ona była. Prawdopodobnie nie w tym świecie, tylko dopiero później ona gdzieś się pojawi w grze. I on nazywał się Kaz, czyli między innymi kuzyn Gexa. Tak, on się Cuz nazywa, w sensie Cuz się pisze, ale czyta się Kaz. Jeszcze jeden posąg. On będzie po drugiej stronie na bank. Dokładnie tak. I na nas czeka tutaj pilocik. Elegancko. Dobra, jesteśmy tutaj. I teraz skok do góry. I myk. Dokładnie. I mamy wszystkie cztery pilociki zebrane. Więc mamy wszystko zrobione tutaj ładnie na 100%. I możemy sobie iść dalej. Wracamy do Mission Control. I tak to właśnie się prezentuje. Tu mamy poziom bonusowy, ale my się za niego nie bierzemy. Mamy na razie go w dupie. I teraz tak. Tutaj na środku Mission Control mamy jedną rzecz, którą wypadałoby zebrać. Tak zwany klucz, który pozwoli nam dostać się do świata pod nazwą Lake Flacid, czyli można by powiedzieć naszego oficjalnie pierwszego świata w grze. Ale my dopiero ten pierwszy świat zrobimy sobie następnym razem, dlatego że mamy tutaj jeszcze jeden poziom w samym Mission Control do zrobienia. I ten poziom znajduje się tutaj. I to jest poziom, którego troszeczkę przyznam, że się obawiam. Ale wydaje mi się, że będzie wszystko w porządku. Tak mam przynajmniej takie wrażenie, że będzie ok. Tu przy okazji również mamy bonusowy poziom. Warto mieć to na uwadze. Mamy nawet wystarczającą ilość tych żetonów, żeby się tam dostać. I teraz coś chciałem wam jeszcze pokazać, bo tu się żeśmy dostali tak elegancko, fajnie. Ale było coś, przez co mogliśmy się dostać tutaj właśnie do tego żetonika jednego i drugiego. W sensie nie jednego i drugiego, tylko mogliśmy dostać się do żetonika i do tego bonusowego tego. O, chyba to. Tak jest! Patrzcie, jaki secret mamy tutaj. Musimy spojrzeć się na portret z Gexem Draculą i możemy już teraz w tym momencie być Gexem Draculą, albo Gex... Gex... Czekajcie, jak on się nazywał? Gex Dracula, czy jak on się nazywał? Nie pamiętam nawet już. O, i jak skaczemy i wciśniemy R2 lub chyba L2, nie, tylko R2, to możemy właśnie tak skrzydła wystawić. To może się nam przydać. Dokładnie tak. Ale w łatwy sposób możemy teraz sobie zdobyć. O kurczę, pieczone. Bardzo dobrze, to mi się podoba. I teraz jak się spojrzymy z powrotem na portret Gexa Draculi, to chyba się zmienimy, co nie? A nie, znowu jesteśmy Gexem Draculą. No dobra, trudno się mówi. Tak więc poziom, który teraz będziemy robili, to się będzie nazywał Mystery TV. Tak więc, no wchodzimy tam, no nie? 36 minut na nagraniu. Dobra, no to zrobimy sobie jeszcze ten poziom i na tym zakończymy pierwszą sesję, którą prawdopodobnie na dwa odcinki podzielę. I mamy tutaj kolejne trzy misyjki, tak więc bez zbędnego przedłużenia jedziemy z koksem. Ciekawostki do poziomu Mystery TV. W pierwszej pokazówce we wcześniejszej wersji Gexa 3 można zobaczyć, jak niedźwiedzie poruszają się, gdy są jeszcze na swoich podstawkach. Wspomniane stoiska przedstawiają ich imiona jako Huggy Bear. Początkowo twórcy planowali dać jako wroga to zabójczy piekarnik. W ostateczności się z tego wycofali. Szkło powiększające, które wskazywałoby na obecność minigry, było pierwotnie obiektem 3D. Pierwotnie Gex musiał biczować lupę, aby rozpocząć minigry. Jednak szkło powiększające zostało przekształcone w teksturę w finalnej wersji. Herb znaleziony w rezydencji Foyer
przedstawia wiele istotnych rzeczy znalezionych na poziomie, od wskazówek do miejsca znalezienia minigier, popułki i plamy krwi, które nawiązuje do Draku Gexa. Przedstawia jednak również wczesny projekt Złotych Much przed zmianą designu. W samym poziomie możemy napotkać na easter eggi nawiązujące do bossów z tej gry, takich jak Brain of Ulz czy Sam Res. Co ciekawe, również są easter eggi nawiązujące do poprzedniej gry i poprzednich bossów, a jeden z nich to chociażby taki Moshopork, który miał pojawić się w Gexie 3 i miał być dedykowany poziom pod nazwą Jaws 1, czyli na polskie oznacza Szczęki 1. With this raincoat, I make a perfect Sherlock Holmes. Or a flasher. Oj tak, widzę, że tu będziemy robili, kurde, labiryncik. Pamiętam, kurde, ten poziom. Szczerze powiedziawszy, tak jak to w Gexie 1 ująłem, nie jestem fanem zbytnio labiryntów, no ale... przeżyjemy to jakoś.